Artysta to jest człowiek drogi. To jest ten, który poszukuje, ten, który jest bezkompromisowy, który chciałby odkryć prawdę w sobie samym i dzielić się tą prawdą z widzami. Nazywam się Janusz Kokot i mam odpowiedzieć, kim jestem. Twórczość, jeśli się jest człowiekiem obdarzonym tym talentem kreatywności, jest takim procesem nieskończonym. Ja się tworzę ciągle, na nowo, ciągle jestem w toku budowania artystycznej tożsamości. Po stracie żony udałem się do Afryki. Praca i sztuka była dla mnie terapią. Dla mnie bardzo ważny zawsze był warsztat. Ja mam duży szacunek do widza i nie umiem się wznieść ponad to i serwować jakąś byle jakość. Chyba bardziej jestem zainteresowany takim kontemplowaniem czy szukaniem tego, co jest w obrazie. Kiedy zaczynam robić moje kompozycje, to staram się znaleźć coś świeżego. To musi być dla mnie jakieś wyzwanie. Staram się nie robić rzeczy wprost, a raczej dawać taką przestrzeń. To jest znacznie ciekawsze, jeżeli samemu się rozwiązuje zagadkę, a nie od razu ma się gotową odpowiedź. Rozumiem, że obraz tak naprawdę powstaje w widzu. On jest zależny też od doświadczenia, które widz wnosi, jakby patrząc na obraz. Tak naprawdę on się rodzi gdzieś między ścianą a widzem. Więc ja daję widzowi pełne prawo do interpretacji. Lubię rzeczy, które nie krzyczą, które raczej mówią szeptem. Bo myślę też, że szeptem można mówić bardzo ważne rzeczy. Ja ograniczam kompozycję, ale ciągle w nowy sposób. Taki, żeby oddać różne tony, różne emocje. I dopiero dochodzi się do tej prostoty na sam koniec, która jest najcenniejsza. Mniej jest lepiej. Emocje w sztuce są bardzo ważne. Najważniejsze. Mam nadzieję, że poprzez środki, które używam, ja jestem w stanie zainteresować widza, wciągnąć go w tą moją opowieść. I właśnie o to chodzi, żeby widz został poruszony.